Mateusz Kaniowski, razem ze mną Ewa Brodnicka, na szczęście trochę uśmiechnięta, chociaż trochę. Nie, jestem uśmiechnięta, wiesz, no to taki sport. Bardzo się cieszę, że wyszłam do tej walki, że nie zawiodłam organizatorów, dlatego że wyszłam z kontuzją kolana, ale nie chcę się z tego tłumaczyć. Natomiast chciałabym wrócić na salę treningową, poćwiczyć parter i wyjść tak w pełni zdrowia, bo ostatnie 3 tygodnie trenowałam na rehabilitacji. Od kiedy miałaś kontuzję? Od 3 tygodni. To się wydarzyło jakoś, nie wiem, 5-4 października i doznałam skręcenia kolana, jak również pęknięty kłykieć kości udowej. I nie wiedziałam, czy wyjdę do tego pojedynku, tak jak mówię, to było wszystko w tajemnicy i obawiałam się, że może właśnie, nie wiem, że może Lil Masti się o tym dowiedzieć i że gdzieś tam może zapaść mi kolano, natomiast udało się nie skontuzjować kolana, więc no... Fajnie, że wyszłam, fajnie, że wiesz, że ten pojedynek się odbył, mam nadzieję, że się podobał. Chciałabym wygoić wszystko, wrócić się na salę, poćwiczyć parter, tego co zabrakło i zrobić rewanż. Czemu się zdecydowałaś na walkę? Tak jak mówię, nie chciałam zawieść organizatorów i to już było po pierwszej konferencji, już walka była nakręcona. No i wiesz, to trochę byłoby mi głupio i nie chciałam po prostu zawieść, tak jak mówię, wszystkich kibiców, bo wszyscy oczekiwali na ten pojedynek. Może by mi zarzucano, że wiesz, że się przestraszyłam, że się wycofałam. Żałujesz? Nie, absolutnie. No, niesamowite wydarzenie, świetna gala, mnóstwo kibiców, wiesz, nie żałuję, naprawdę. No ale jednak dla osoby z taką klasą sportową jak ty, no przegrałaś jednak z freak fighterką. Tak, ale przegrałam w parterze, gdzie wiedziałam, że nie będę nigdy parterowcem, więc tak jak mówię, no muszę wrócić na salę i poćwiczyć parter. Czy bałaś się tego, że... Znaczy nie, czy bałaś się tego, tylko czy uważasz, że przez skręcone kolano nie mogłaś bronić obaleń? Obroniłam je w drugiej rundzie, natomiast na pewno nie miałam takiej pracy nóg, jakbym chciała, tak? I trener mówi, że no przez ostatnie 3 tygodnie nie ćwiczyliśmy też tych odskoków, odrzutów bioder, no tak jak mówię, no bo to kolano. Także no nie wiem, no trenerzy mówią, że po prostu tego zabrakło, ja muszę tą walkę zobaczyć i ja nie czułam, żeby w jakiś sposób gdzieś tam mi bardzo przeszkadzało to kolano, ale no tak, nie było kopnięć. Właśnie przez to i no nie nastawiałam się w ogóle na kopnięcia, tak? Czyli to był jeden z głównych czynników, przez który przegrałaś walkę? Nie, no przez to, że nie miałam pracy nóg i przez to, że nie miałam dobrego parteru, tak? Zaskoczyła cię Lil Masti? Wiesz co, nie, no wiedziałam, że pójdzie mi po nogi, wiedziałam, że pójdzie w parter, tak? Tylko czy wiedziałaś, że tak dobrze sobie poradzi, kiedy już się za te nogę chwyci? Nie, w tej trzeciej rundzie naprawdę się nie spodziewałam, bo już myślałam, w pierwszej na pewno mnie zaskoczyła, i no ale udało się jakby z tego wyjść obronną ręką, w drugiej no toczyło się tak, jakbym chciała, w stójce, nie obaliła mnie, kilka razy obroniła mi, w trzeciej, nie wiem, tam było chyba 1:20 do końca rundy i wykluczyła mi rękę. Krucyfiks. No właśnie, dzisiaj się dowiedziałam, co to jest. Ciężkie uczucie, kiedy jest się trzymaną osobą, nie da się nic zrobić, się dostaje ciosy. No wiesz co, wolałabym, żeby doszło do nokautu, niż żeby to sędzia przerwał. Bo czułam się świadoma, te ciosy jakby nie nokautowały mnie, natomiast no, to sędzia tam mówił, tak, że powinnam się bronić, że próbowałam coś tam kopnąć, natomiast no, sędzia to podniósł. A jak porównanie waszej stójki? No wiesz co, stójka, nie czułam, żebym w jakiś sposób mogła mi zagrozić. Widziałam te wszystkie ciosy, nie otrzymałam żadnego ciosu jakiegoś mocnego. Też widziałam wszystkie kopnięcia, próbowała gdzieś tam mi kopnąć na udo, więc spodziewałam się, że w ogóle będzie więcej kopać, ale nastawiła się na pójścia w parter, co było mądre. A ty dużo razy trafiłaś? Muszę to zobaczyć, ale wydaje mi się, że trafiłam. I jak jej reakcja? No... Wiesz, co mi chodzi? Byłem ciekawy po prostu, no, czy to będzie tak, że ona zacznie panikować po twoich uderzeniach? Cofała się po tych ciosach, natomiast no, nastawiła się bardzo na parter, naprawdę, na obronę w gardzie i na wejście w nogi. To zostałaś minusowy punkt? Podobno zawożenie palca w oko, natomiast absolutnie tego nie czułam i wiem, że Lil Masti na koniec drugiej, bodajże drugiej rundy wsadziła mi też palec w oko, ale bez żadnej kontuzji. Wiesz, jaki byłby problem? Nawet gdyby pierwsza runda została wygrana przez Lil Masti, jak miałeś minus jeden punkt, to nawet gdybyś wygrała drugą i trzecią, to i tak byłby maksymalnie remis. Okej, no właśnie. Więc zostałaś trochę postawiona przed takim faktem, że albo nokautujesz i wygrywasz, albo przegrywasz od razu. Okej, no trenerzy mi tego nie mówili w narożniku. Wydaje mi się, że drugą rundę wygrałam, tak jak mówię, no trzeciej dałam się zaskoczyć i zostałam obalona. Czyli co, powrót do pięściarstwa? Wiesz co, ja tutaj zrobiłam sobie przystanek i na pewno chciałabym kontynuować karierę w pięściarstwie, ale tak jak mówię, chciałabym wrócić na salę, poćwiczyć parter i chciałabym rewanż. Kiedy?
Nie wiem, to już trzeba zapytać organizatorów. Czyli co, zamiast powrotu do boksu zawodowego w tym momencie, dalej stawiasz na MMA? Nie, no jeżeli trafi się okazja walki w boksie zawodowym, to jak najbardziej, natomiast chciałabym rewanż. No, chciałabym rewanż, no bo taka kolej rzeczy, no pewnie nie w tym roku, ale zróbmy to w przyszłym roku. Czyli jednak trochę boli porażka? Każda porażka boli. Bardzo? Nie bardzo, naprawdę. Przez ten parter? No przez parter, tak. Nie, chodzi mi, że przez ten parter cię aż tak nie boli, bo sama zaznaczyłaś. Tak, gdybym została znokautowana w stójce, to pewnie teraz byłoby mi bardzo przykro i pewnie gdzieś by to mi siedziało na honorze. W parterze czułaś, że możesz cokolwiek zrobić, czy... No wiesz co, obroniłam, ale ja tej walki nie widziałam. Wiem, że obroniłam parę zejść, nie wiem, ty to widziałeś, obroniłam parę zejść, więc z tego byłam zadowolona. No a w trzeciej no po prostu nie udało się, tak? I gdzieś tam położona na plecy. Po którymś z wywiadów powiedziałaś mi, że mogłabyś pójść na kawę z Limasti po walce. Tak, natomiast po drugiej... Nie po drugiej konferencji, tylko po ceremonii ważenia. Pamiętasz, że mówiłam, że raczej przyjaciółkami byśmy nie były. Pamiętam, ale pytam teraz, jak już te emocje opadły, już chyba sobie zbiłyście żółwika. Wiesz co, nie no, pogratulowała mi i to wszystko. Powiedziałam, że chciałabym rewanżu i to wszystko. Także nie rozmawiam. A ona by chciała rewanżu? Nie wiem, trzeba jej zapytać. Ale chyba ci odpowiedziała. Nie odpowiedziałam nic. Nie odpowiedziała nic, albo w takim, wiesz, ferworze po prostu emocji, że nie odpowiedziałam nic. A jeżeli nie Limasi, to z kim byś się chciała zmierzyć w MMA? Nie wiem, nie myślałam o tym, naprawdę. Nie myślałam o tym. No dobrze. Jak ci podobał cały event i cała ta otoczka? Rewelacja, cała hala wypełniona. Naprawdę uważam, że wiele sportów powinno się uczyć od organizatorów. Całej tej otoczki. No kibice świetnie reagowali i naprawdę świetnie było. Jak wychodziłaś, to czułaś, że ludzie są za tobą? Tak, większość była za mną, chociaż tam spotkałam chyba jakieś dziewczyny, które były za Lil Masti, dwie. Natomiast wszyscy byli bardzo przyjemni i kibicowali, także super. Myślisz, że ta gala i występ tutaj przyniesie ci dużo popularności? Ja myślę, że już ta gala przyniosła mi dużo popularności. Walczyliśmy o zasięgi, to się udało. Ja walczyłam o dotarcie do większej rzeszy kibiców i to mi się udało. Czyli co, teraz popularyzacja boksu? Jak ty chcesz to wykorzystać? No właśnie, wykorzystać do tego, żeby ludzie kibicowali bardziej pięściarstwu, żeby zaczęli interesować się również właśnie tą dyscypliną sportu, żeby przychodzili na salę, trenowali i żeby dobrze się tym bawili, żeby spełniali swoje marzenia. A w ogóle choć raz było tak tej walce, żebyś ty poczuła, że ją podłączasz, że masz tą przewagę? W stójce czułam, że mam przewagę i widziałam jej ciosy, widziałam jej kopnięcia, no tylko zabrakło tej reakcji właśnie na zejścia parterowe. Czy myślisz, że istnieje ktoś, kto mógłby pokonać Lil Masti, kto nie jest zawodowym zawodnikiem? Tak, ktoś, kto umie parter. I tylko tyle wystarczy? No myślę, że tak, że w stójce nie jest w stanie raczej zagrozić, no chyba, że ktoś naprawdę nie umie stójki, natomiast jeżeli byłaby dziewczyna, która gdzieś tam trenowała wcześniej zapasy, to myślę, że tak, że mogłoby zrobić fajną walkę w zapasach, znaczy w parterze. Bardzo dziękuję za wywiad, dziękuję. Powodzonka. Dzięki, ślicznie.